To, że podróże kształcą, to wiemy wszystko. Niestety w tym dziwnym covidowym czasie nie zawsze można to porządne wykształcenie w nowych miejscach zdobyć, ba nawet trudno poznać jakichś nowych, ciekawych ludzi gdzieś na ściance wspinaczkowej czy bulderowni z prostej przyczyny. Mamy czas epidemii, mamy czas covidowy, obojętnie jakie mamy do tego podejście i co o tym myślimy. Fakty są takie, że w większości miejsc czy krajów aktualnie mamy różnego typu lockdowny. W związku z czym, przebywając w tym tygodniu we Francji, na północy, niedaleko miejscowości Lille, początkowo nastawiałem się na to, że będę w stanie odwiedzić tu lokalne bulderownie czy ściany, zrobić sobie wieczorem po szkoleniu, które prowadzę, porządny trening, wrócić do hotelu, spać, praca, trening i tak w kółko, i tak w kółko. Niestety, aktualnie we Francji mamy kolejny lockdown. Wszystkie ściany oraz obiekty sportowe są kompletnie pozamykane. To jest jedna rzecz z tych mniej pozytywnych dla mnie akurat personalnie. Druga jest taka, że jedyna aktywność, która może być prowadzona na dworze, może być wykonywana przez godzinę dziennie w odległości kilometra od miejsca zamieszkania. Dla rdzennych Francuzów i dla ludzi, którzy mówią czy posługują się językiem francuskim, na pewno nie jest to problem. Są w stanie wyjść, gdzieś tam się przebiec, wykonać jakiś ruch. Natomiast ja po francusku to nie bardzo. Je ne parle pas français. Praktycznie wcale. W związku z tym, jeżeli mam się próbować tłumaczyć policji, która wykonuje swoje czynności, wykonuje patrole na ulicach, z tego, że ja wyszedłem tylko pobiegać i że ja mieszkam w jakimś hotelu, znając niechęć Francuzów do uczenia się języków obcych, wiem, że byłoby to dla mnie trudne. W związku z tym nastawiłem się tym razem na to, żeby te treningi wykonywać w hotelowym pokoju. To, co widać w tle, generalnie jest to cały hotelowy pokój za mną, już jest tylko łazienka. W związku z tym widzicie, że pomieszczenie jest niewielkie, myślę, że 2,5 metra na 2,5 metra, góra 3 na 3 metra. Problem jest taki, jedyny problem, który tu napotkałem z tymi wszystkimi rzeczami, które ze sobą wożę, jest taki, że na środku, czyli tutaj dokładnie w tym miejscu, gdzie siedzę, znajduje się duże łóżko, a już tutaj są drzwi. Jaki to problem, o tym zaraz. Przede wszystkim, podróżując samolotem, w ogóle podróżując, mamy zazwyczaj ograniczony bagaż. Jeśli jedziemy własnym autem, to nie ma problemu, możemy sobie zabrać wszystko. Jeżeli mamy podróż, która przebiega z wykorzystaniem linii lotniczych różnorakich, mamy ograniczony bagaż. Jeśli duży bagaż, około 20 kg, do tego jakiś bagaż podręczny. Czasami lecimy tylko z bagażem podręcznym, co jeszcze bardziej nas ogranicza. Natomiast płynąc do brzegu, co możemy ze sobą zabrać na taki wyjazd, żeby móc w ogóle jakikolwiek trening wykonać? Tak jak mówię, no ja wychodzę z tego pomieszczenia do hali szkoleniowej, gdzie przez cały dzień prowadzimy szkolenie. Potem wracam tutaj i nastawiam się raczej na to, że będę w tym miejscu wykonywał swój trening. W związku z powyższym muszę się do tego jakoś przygotować. Jeżeli chodzi o tematy związane z rozgrzewką, wożę ze sobą nieodzowne terabandy, czyli potoczne gumy, z których wykorzystaniem, jeżeli poszukacie gdzieś po internecie, nie jest to naprawdę trudno znaleźć. Jesteśmy wykonać fajne ćwiczenia rozgrzewkowo-rehabilitacyjne na barki, na łokcie, na nogi, na bicepsy. Tak naprawdę ogólnorozwojowo bardzo to przydatna rzecz i zajmuje stosunkowo niewiele miejsca. Jeżeli chodzi o już nieco bardziej złożony trening, który chcę wykonać, oczywiście, to jest, mówiąc w lokalnym slangu z południowej Polski, z której pochodzę, jest to tak zwany ersatz, czyli zamiennik, bo nic nie zastąpi fajnego treningu wspinaczkowego, ale na pewno, jeśli mamy mieć przerwę podczas jakiegoś wyjazdu długości tygodnia, 2 tygodni i nic nie będziemy robić, to na pewno będzie to gorsze od tego, niż to, że wykonamy sobie czy przygotujemy sobie jakiś zestaw ćwiczeń, który będziemy sukcesywnie cały czas sobie wykonywać. Ja osobiście wożę ze sobą
na takie wyjazdy dwie rzeczy. Pierwsza z nich, tu akurat polska, sprawdzona marka, polecam, zachęcam, Jura. Jest to nic innego niż wykorzystywana w skałkach rozgrzewkowa listwa. Tą listwę możecie sobie w różnych miejscach zawiesić, na niej wykonywać przywisy, podciągnięcia. Ja wykorzystuję ją razem z TRX-em, do którego przejdę za moment. Tutaj jeszcze, no fajnie, jak weźmiemy ze sobą jakiś skromny zapas magnezji. Oczywiście mam dedykowane do tej wersji przenośnej chwytu tablicy dystanse, które zmniejszają wielkość chwytu, który jesteśmy w stanie wykorzystać. Mniej więcej o połowę, zarówno ten, który jest większy, jak ten, który jest mniejszy po tej stronie, więc fajna rzecz. Niedużo zajmuje to miejsca. Przede wszystkim w bagażu podręcznym jest to stosunkowo lekkie. I Ura, polecam, fajny temat. Dodatkowo już będę musiał zabrać ze sobą telefonik do ręki. Wożę ze sobą nic innego jak TRX-a. Ze względu na to, że tu naprawdę, słuchajcie, mało tu miejsca w tym pokoju, niedużo. Ja tego TRX-a montuję zazwyczaj na drzwiach wejściowych do pokoju w hotelu. Nie zdarzyło mi się jeszcze, jak na tych wszystkich pseudośmiesznych filmikach, wyrwać tych drzwi czy wyłamać. Zawsze dla bezpieczeństwa zamykam te drzwi, żeby nikt mi ich przypadkowo w trakcie treningu nie otworzył, bo byłoby to na pewno śmieszne dla tych, którzy by oglądali to, jak się przewracam. Natomiast nie do końca, może dla mnie byłoby to tak bardzo wesołe, jak dla tych wszystkich, którzy by to tylko i wyłącznie oglądali. Jakoś uczestnikom zawsze jest takich zdarzeń mniej śmiesznie. No dobra, ale mamy tego Telixa. Jesteśmy w stanie na nim wykonywać zarówno podciągnięcia, przybloki, wszystkie ćwiczenia rozwojowe na barki, czyli litery Y, litery T, litery I. Jesteśmy w stanie wykonywać ćwiczenia na triceps. Możemy ułożyć sobie set ćwiczeń z przysiadami na jednej nodze, na dwóch nogach, czyli jakby cały komplet ćwiczeń zawarty w tym jednym urządzeniu. Zresztą ci z Was, którzy słyszeli bądź widzieli, wiedzą, że zastosowania tu są naprawdę, naprawdę szerokie. Dodatkowo, posługując się tą chwytotablicą, jesteśmy sobie ją w stanie dopiąć na przykład do takiego TRX, albo gdzieś tu sobie wyżej zawiązać węzełek. I wszystko to, co wykonujemy, trzymając normalnie za te rączki wielkości tramwajowych czy autobusowych uchwytów, jesteśmy w stanie wykonywać, trzymając na przykład pomniejszony chwyt z wykorzystaniem tej Jury, i tu wykonywać sobie różnego typu przybloki czy dogięcia. Zawsze jest to lepsze od tego, że będziemy robić kompletnie nic przez ten okres czasu, kiedy przebywamy w jakimś miejscu lockdownowym czy covidowym, albo po prostu w miejscu, gdzie nie mamy możliwości prowadzenia żadnego treningu. W końcówce filmu wrzucę taki krótki filmik poklatkowy tego, jak może wyglądać taki jeden set ćwiczeń do wykonania. Oczywiście możliwości mamy wiele, są one praktycznie ograniczone tylko tym, co albo znajdziemy, albo naszą fantazją, więc naprawdę warto wozić ze sobą takie rzeczy, żeby cały czas w jakiejś formie lepszej pozostać. Jeżeli chodzi o z jednej strony dyscyplinowanie siebie, polecam i sam używam różnych aplikacji, które na przykład nastawiam sobie budzik w tej aplikacji 6:30, din, 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 din. Weź pigułkę, nie, to nie ta aplikacja. Budzi mnie, muszę tam na przykład zrealizować jakiś trening na brzuch, 15-minutowy czy ogólnorozwojowy, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie ciężaru swojego ciała. Generalnie ja jako użytkownik Androida w sklepie Google jestem w stanie tego znaleźć dużo. Trzeba sprawdzić, nie wszystkie te apki są super, natomiast jest ich trochę.
Jeśli chodzi o ćwiczenia aerobowe, czyli tlenowe, jeśli tak jak tutaj, no nie bardzo mam jak wyjść pobiegać. Lubię biegać, bardzo lubię biegać. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, no, bariera językowa uniemożliwia mi wytłumaczenie się służbom porządkowym. Tu odsyłam i jestem bardzo zadowolony z używania tego, co ci ludzie publikują. Na YouTubie jest taka strona, tak się to mówi? Kanał na YouTubie. Gym Break. Polacy, Polka i Polak nagrywają, słuchajcie, filmiki 10 minut dla zdrowia, 20 minut treningu ogólnorozwojowego, 40 minut treningu na brzuch i pełno różnych możliwości. Wszyscy podróżujemy z telefonami, w związku z tym odpalenie internetu i takiego treningu na żywo, do którego nie potrzebujemy, słuchajcie, żadnych rzeczy. Odbywa się to tylko na bazie naprawdę niedużej ilości miejsca. Ja tutaj z tym dużym łóżkiem, o którym mówiłem, z tą ciasnotą 2,5 na 2,5, jestem w stanie ich trening, na przykład aerobowy, wykonać. Gym break. No, polecam, mnóstwo fajnych ćwiczeń. No, najważniejsze to w ogóle, żeby coś robić, bo łatwo się zapaść w tym wszystkim, w jakiś taki marazm i pozostać w bezruchu. A to nigdy nie ma dobrze.